人鱼，一小猫 ，a little little wee。When you open it to speak, are you smart, smart？ Lubię się sprawdzać. Ale proszę mnie nie bać, bo koziorożce płucy łagodnieją. Czy duży wpływ miało na panią drogę, na pani karierę i na pana karierę właśnie wasze spotkanie? Bo pan jest kompozytorem, multiinstrumentalistą. Słyszałam, że nawet potrafi pan grać na pianinie, na trąbce, równocześnie nie na posierowi. Ale ponoć tak jest. Komponuje pan, pani Aldona śpiewa. Jak taki duet w życiu i w pracy się sprawdza? No. Sprawdza się, oczywiście. Na początku było dosyć trudno, ale Aldona przyjechała do mnie do Szwecji i postanowiłem, ponieważ ja pracowałem jako pianista, śpiewający pianista i taki mój mini recital wynosił 4-5 godzin, dlatego była ta możliwość, żeby wprowadzić po prostu kogoś, kto by troszeczkę urozmaicił. Aldona oczywiście urozmaiciła to bardzo. No i tak zaczęliśmy, powstała taka możliwość, że zaczęliśmy otrzymywać kontrakty w duecie. I zaczęliście państwo razem występować. I może nie dosłownie, ja po prostu robiłam tylko show. Aha, tylko niespodzianka. Tak. No dobrze, jak pan łączy? Bo pan nie znalazł tego ze śpiewania, na przykład Summertime, gdzie pan dodaje to swoje słynne, wysokie C. Jak to łączy? Śpiew sprawia mi ogromną przyjemność i cieszę się, że zrezygnowałam z kariery naukowej i zmieniłam to na pasję, dlatego, bo śpiew jest moją miłością, moim życiem, moim wszystkim i po prostu to jest tylko dla mnie przyjemność. Jak mogę występować na żywo przed każdym. To jest chyba największa przyjemność, ten śpiew na żywo. Dlatego, bo tu jako biolog to wyzwalamy się. Tutaj właśnie w tym miejscu. Nie tylko, ale to rzeczywiście jest. Praktycznie mogłabym żyć prawie tylko śpiewem. W momencie, kiedy są takie utwory specjalnie dla mnie stworzone, gdzie Eugeniusz Polak, który teraz mój towarzysz życia, świetny kompozytor, skomponował dla mnie świetne utwory, które nie są jeszcze na tej płycie, są na następnej. No właśnie, bo to jest płyta, która ukazała się w Polsce i może tutaj ja przeczytam dobrze, co napisał pan Ryszard Majak, dyrektor polskich nagrań. Nagranie, choć nie oddaje w pełni wszystkich efektów spektakl artystyczny, jakim są występy Aldony Orłowskiej, dostarcza słuchaczom wspaniałych wrażeń spotkania z gwiazdą pierwszej wielkości. Często państwo w Polsce koncertujecie? Przyjeżdżamy, staramy się jak najczęściej. Może będzie taka okazja, że w tej chwili będziemy jeszcze częściej, ponieważ mamy zamiar współpracować tutaj z różnymi, tak jak przyjeżdżam do telewizji łódzkiej, do innych telewizji również. Jutro występujemy w innej telewizji, także często można państwa również spotkać na koncertach charytatywnych. Tak, odmawiacie państwo, nie wiem, w Łodzi też śpiewaliście. No właśnie, jest taka historia, że Jen jest taki niespełniony, bo on poza graniem na... Ale śpiewa również. Śpiewa również. No, ale nie ma możliwości po mnie. Czyli rozumiem, że pani zawsze zawładnie sceną. Dlatego potem brakuje czasu. Ale są takie miejsca, gdzie po prostu publiczność dłużej zostaje i wtedy możemy się wyżyć i ja, i on. A odnośnie tych koncertów charytatywnych, to bardzo chętnie przyjeżdżamy na nie. Zaczęliśmy, są wspaniale od telewizji łódzkiej, dziękujemy, bo byliśmy na takim bardzo dawno temu na koncercie zorganizowanym przez Rotary dla dzieci niepełnosprawne, żeby program. I tam właśnie pani redaktor Ewelina Galas złapała nas i zaczęliśmy od właśnie tych programów w Łodzi. Ale jest to moje rodzinne miasto i się cieszę, kiedy mogę tu przyjeżdżać, kiedy mogę odwiedzić rodzinę, przyjaciół, no i czasem zaśpiewać i wystąpić w telewizjach. A poza tym jeszcze wspomagamy
zawsze moją przyjaciółkę wspaniałą, panią profesor Krzemińską Pakłę i zawsze nie odmawiamy jej pomocy i ostatnio mieliśmy wspaniały koncert w Pałacu Poznańskiego. Życzę Państwu wielu sukcesów, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy tutaj w programie Dobry Wieczór i nie tylko, na pewno w Teatrze Wielkim będziemy mogli przyjść posłuchać pani Aldony. Dziękuję bardzo. Chciałabym Państwa zaprosić na internet, po prostu na YouTube, tam możecie Państwo więcej zobaczyć wideoklipów i więcej posłuchać. A oczywiście dzisiaj można wygrać pani płytę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Change her from me. Not if you care.